Chwilowy spadek formy, brak motywacji to jest kryzys. Kryzys w procesie odchudzania. Z mojego doświadczenia wynika, że prawie każda osoba, która przez dłuższy czas odchudza się, właśnie napotyka na te gorsze chwile. A kryzys możemy wyszczególnić w trzech głównych obszarach. Po pierwsze wtedy, kiedy waga na jakiś czas się zatrzymuje. Oczekujemy, że będzie cały czas spadała, a tu nagle w jakimś momencie ona zatrzymuje się na tydzień, dwa, a może nawet i dłużej. Jaka jest na to rada? Przede wszystkim przygotować się psychicznie właśnie do procesu redukcji wagi. Przygotować się na to, żeby mieć świadomość, że zatrzymanie wagi podczas odchudzania jest zupełnie prawidłowym etapem i wcale nie świadczy o tym, że dieta, którą wybraliśmy, jest dla nas nieprawidłowa. Kolejnym momentem jest taki czas, kiedy oczekujemy, że waga będzie szybciej spadała, większą ilość kilogramów będziemy gubić, a w rzeczywistości odbywa się to zupełnie wolniej. Jak na to się przygotować? Przede wszystkim zaufać sobie i swojemu organizmowi i wierzyć w to, że jeśli wybraliśmy zdrowy sposób odchudzania, to na pewno nasz organizm najlepiej będzie wiedział, w jakim tempie ile kilogramów się pozbyć. Trzecim takim trudnym momentem jest moment pokus. Wtedy, kiedy mamy ochotę sięgnąć po coś, co jest w danej diecie zakazane, czego jeść nie powinniśmy. Jak uchronić się przed takim momentem? Po prostu wybierać te diety, które nie są dietami ograniczającymi, a wprost przeciwnie, które są różnorodne, które zapewnią nam całe bogactwo smaków, zapachów, a przez to również składników odżywczych. Nade wszystko bardzo ważne jest wsparcie. Wsparcie naszych bliskich, naszych przyjaciół, ale także wsparcie w postaci grup osób, które w tym samym czasie co my dążą do tego samego celu, zmagają się z tym samym, czyli w naszym przypadku po prostu odchudzają się. Każdy kryzys można oswoić właśnie poprzez to, że przygotujemy się na te gorsze chwile. A poza tym kryzys to jest nic innego jak chwilowy przystanek w drodze do osiągnięcia swojego celu.